Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jeszcze taka krótka wrzutka, można powiedzieć, takie podsumowanie, bo chyba jest wskazane. Moi drodzy, jeszcze dwa słowa odnośnie tutaj tej naszej drogiej niewiasty Ewy bądź Maryi. No, widać ewidentnie, że jeśli się przypisze owo nieprzyjaźń niewieście Ewie, no to wychodzą farmazony, bo wychodzi, że potomstwo Ewy, tak, czyli cały rodzaj ludzki zmiażdży głowę szatanowi. Oczywiście Maryja, tak, po Joachimie, Annie i tak dalej, no też jakby nie było, była potomką Ewy. Chrystus, będąc Bogiem, no wszedł w rodzaj ludzki, czyli też w pewnym sensie stał się, tak, po linii Dawida, potomkiem Ewy, nie? No ale, no bo wszedł w rodzaj ludzki, tak? Tylko chodzi o jedną rzecz. Tak jak tam pan Beritas pisał, no, że potomstwo Ewy, tak? Czyli Ewa jest niewiastą i jej potomstwo. No to potomstwem Ewy jest cały rodzaj ludzki, więc pytanie, czy cały rodzaj ludzki zmiażdżył głowę szatanowi i Chrystus też, tak na dokładkę, jak żeśmy sobie mówili, tak z łaski, no Chrystus też zmiażdżył, tak? Czyli ty sam, panie Veritas, zmiażdżyłeś głowę szatanowi, tak? Bo jesteś w nieprzyjaźni z wężem, tak? Ty żeś mu łap zmiażdżył. Chrystus też, ale ty też, tak? I Hitler, i Stalin, i wszyscy, tak? Pytasz mnie głupkowato, czy jestem czymś potomkiem. Tak, jestem potomkiem mojego ojca, mój ojciec jest potomkiem mojego dziadka i tak byśmy się cofli do Adama i Ewy. Tylko, że ja nie pretenduję do tego, że ja zmiażdżyłem głowę węża i że moje potomstwo zmiażdży głowę węża. Natomiast ty stawiając takie durnowate pytania i pani Magda też tam coś pisze, że to niewiasta, że to Ewa i tak dalej, no to wychodzi na to, że potomstwo Ewy, czyli cały rodzaj ludzki, jest nieprzyjacielem szatana, a więc świat miłuje Boga, adoruje Boga i przeklina szatana, tak? No bo nieprzyjaźń, tak? No a tak wygląda, że ta nieprzyjaźń między rodzajem ludzkim, że świat idzie za szatanem, tak? No ale nie, no bo no to są po prostu jakieś anomalie umysłowe u protestantów. Moi drodzy, to, no, to już chyba z ewidentną ewidentnością. Bóg zapowiada niewiastę, Najświętszą Maryję i jej potomstwo. Tą niewiastą jest Maryja i potomstwem, które zmiażdży. Pani Magdo, piszesz, że to jest Chrystus. A czyim potomkiem jest Chrystus? Maryi, a więc matką Jezusa jest Maryja, niewiasta, między którą Bóg a szatanem rzucił nieprzyjaźń. A więc Maryja bez grzechu była, tak samo jak Ewa była stworzona bez grzechu przed, prawda, upadkiem. No ale moi drodzy, tutaj właśnie mówimy sobie od jakiegoś czasu o kulcie Najświętszej Maryi Panny, który jest na wskroś biblijny. Prawda? I takie jakieś komentarze romcze, czy Bóg poucza o czczeniu stworzeń. Tak, i to jest przykazanie, czcij ojca swego i matkę swoją, a nasze matki, nasi ojcowie, godni czci, nie są bogami. Tak? A więc mamy oddawać cześć stworzeniom. Święty Paweł pisze, że ci, którzy nam głoszą Ewangelię, są godni podwójnej czci, tak? I czcijmy Króla. A więc jest jak najbardziej o czczeniu stworzeń przez stworzenia, bo my jesteśmy stworzeniami, nasi rodzice też są stworzeniami, nasza matka i nasi ojcowie, a mamy ich czcić, tak? A więc jest cześć. Ale to taka cześć, która nie jest czcią, nie boska cześć. A kto mówi, że mamy oddawać boską cześć rodzicom? Kto mówi, że mamy oddawać boską cześć Maryi? To tylko wy se tworzycie takie sztuczne wiatraki, myśląc, że to jest katolickie i walicie z nim. A tak naprawdę to jak jesteście bardziej uchylnięci jak Don Kiszot, co szedł z kopią na spotwory, nie? Które były wiatrakami. Moi drodzy, 12 rozdział pisze tak. Jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec.
A więc ktoś, kto służy Chrystusowi bez wątpienia, jest stworzeniem, tak? I temu stworzeniu, które służy Chrystusowi, Ojciec odda cześć. Uczci go mój Ojciec, tak? A więc skoro Ojciec oddaje cześć temu, który służy Chrystusowi, to kim my, wy jesteście, że nie pozwalacie nam oddawać czci tym, którym cześć oddaje sam odwieczny, odwieczny Ojciec, nieskończenie, nieskończony Bóg. A wy takie, takie nie wiadomo co i kto, no ale właśnie, no to jest protestantyzm, takie nie wiadomo co i nie wiadomo kto, takie plucie po rogach, prawda, byleby zakryć swoją ignorancję. Tak, wy plujecie i myślicie, że pod ilością waszej ubitej piany zakryjecie waszą indolencję. Nikt nie odpowiedział na Maryję i Ducha Świętego na podstawie nawiedzenia świętej Elżbiety, tak, że została napełniona Duchem Świętym. Jaki Duch Święty wam objawia prawdę? Czy to jest ten sam Duch Święty, który napełnia Elżbietę? I Elżbieta pod wpływem tego Ducha Świętego błogosławi Maryję, błogosławiona jesteś, żeś uwierzyła, macie tego ducha? No nie, bo wy macie takiego ducha, że jak się przyjmuje Maryję, to znaczy, że jest się zwiedzonym, nie? A więc Elżbieta otrzymała ducha zwiedzenia czy Ducha Świętego? No Ducha Świętego i ten prawdziwie, prawdziwy Duch Święty i Duch Prawdy ustami Elżbiety błogosławi Maryję, pokazując nam, że jest ona godna bycia błogosławioną i pokolenie Ducha Świętego, pokolenie niewiasty jest tą, która ją błogosławi. I my błogosławimy katolicy, rzymscy katolicy, święty Kościół katolicki, Chrystusowy błogosławi Maryję. A wy co mówicie? Kult demona, zwiedzenie i tak dalej. No to proszę bardzo, Maryja została, święta Elżbieta została zwiedzona, tak, Duchem Świętym, bo błogosławi Maryję, anioł przychodząc na ziemię, tak, tu Romciu chyba szczelił, tak, witaj ślicznotko, to chyba anioł jak zobaczył Maryję, to chyba został zwiedzony jej urodą i też se tak pobełkotał, nie, bo się tak zauroczył, że zamiast powiedzieć łaski pełna, to se tam szczelił ślicznotko, tak. No to są jakieś uchynięcia, prawda, poziom, do którego nie warto się zniżać, ale niestety no, trzeba to zrobić od czasu do czasu, żeby pokazać właśnie prostactwo protestantyzmu. Od tygodnia nikt nie pisnął słowem, tak, przez Maryję do Jezusa. Słudzy idą w Kanie Galilejskiej na słowo Maryi idą do Jezusa. Kto to skomentuje? Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Przez kogo, na czyje słowo słudzy poszły do Chrystusa? Najświętszej Maryi Panny. A więc jest przesłanka, że przez Maryję do Chrystusa? Jest pokazane w rzeczywistości. Jeszcze raz, to mówią Maryja, zwiedzenie, diabły. Gdzie to jest napisane, że gdzie jest Matka Chrystusa, tam są diabły i zwiedzenie? Bo ja wam pokazuję od tygodnia. Tam, gdzie jest Maryja, tam jest radość, tam jest błogosławiona, tam jest Duch Święty, tam jest chwała Chrystusa, tam jest wiara w Chrystusa. Macie to napisane, pokazywałem to w Ewangelii Świętego Łukasza, w Ewangelii Świętego Jana. Tak? Pokażcie mi Maryję i ducha diabelskiego. I co? Bezsilnie, bezsilni. Jesteście bardziej puści w swej pustce niż pusta, zgnieciona puszka po piwie. Dlatego, bo jeszcze z pustej puszki po piwie można jeszcze coś wycisnąć, jakąś kropelkę, a z was to tylko taki... Tym jesteście. I pod ilością bitej piany myślicie, że zakryjecie waszą ignorancję. A myślicie, że co? My nie widzimy tego, że nic nie potraficie powiedzieć? Jakbyście tylko umieli coś powiedzieć, to byście tutaj strzelali z tych durnoklejek jak z automatu, ale nikt wam tych durnoklejek nie przygotował. Przez 500 lat nie macie durnoklejek na nawiedzenie świętej Elżbiety, nie macie durnoklejek do Kany Galilejskiej, te co tam macie, no to są tak prostacko-prostackie, że po prostu prostactwem tylko można to nazwać. Tak, no. Duch Święty was tak uczy, że Jezus się nie posłuchał matki, a matka nie posłuchała Jezusa, tak? No i to jest nauka waszego Jezusa. Tak was oświeca, że nie posłuchał swojej matki, jego matka nie posłuchała, tak? Czyli Jezus po prostu zgrzeszył, pokłócił się, tak? No to takiego macie
prawda, Jezuska, rogatego cielca. Dlaczego Chrystus ustanawia matkę, niewiastę matką Jana, a Jana synem swej matki? Odpowiecie na to? No nie, nie odpowiecie, bo odpowiedź jest tylko jedyna. Święta rzymskokatolicka ustanawia tutaj Chrystus boskie macierzyństwo, znaczy macierzyństwo Maryi. Zostawia nam to jako testament z krzyża i ucznia czyni synem Maryi. I mamy tu już też to przesłankę wcześniej. Każdy, kto pełni wolę Ojca mego, ten jest mi bratem, siostrą, tak? I matką. A więc jeśli jestem bratem Chrystusa, Maryja jest moją matką, czy nie? No tak jest, że nie jest, bo nie jest, ale nie jest, a jestem bratem Chrystusa, ale matką. I takie pierdy wymiotne, wymiotowane wymiociny. Ale wy nie myślicie i dlatego jesteście tym, kim jesteście. Stadem opętańców. Ja wam pokazuję dlaczego, bo od tygodnia nie potraficie odpowiadać, a to, co tam bykniecie, to jest po prostu pokazaniem ignorancji i niezrozumienia, tak jak chociażby z tą Ewą i niewiastą. Tak jak gromcie tutaj wielkiego profesora i numerologa odstawia, a nie potrafi przeczytać trzech zdań, gdzie jest otwarcie mowa o Maryi, ale mówię, że nie, w przypisach nie ma mowy o Maryi, tak? Jak z wami gadać? Jak z wami merytorycznie rozmawiać? Jak wy nie macie problem z przeczytaniem takiego tekstu, trzech zdań i z logicznym myśleniem. A skoro Maryja w ciąży przychodzi do świętej Elżbiety, to Maryja jest tą, przez którą przychodzi Chrystus. Maryja jest tą, przez którą przychodzi Duch Święty, a nie opętanie. I macie to pokazane. A wy co? Jak nawet nikt nie skomentował tego, tych fragmentów, które podaję. A to jest Pismo Święte, nie apokryfy. Panie Zosiu, masz otwarcie napisane, że Maryja jest Matką Boga, Matka Pana mojego. Więc reasumując te ostatnie nagrania, po prostu i to przyciśnięcie tych sekciarzy do ściany osobom Najświętszej Maryi Panny pokazują tą nienawiść diabelską, to nienawiść pokolenia szatana, a właśnie przez protestantów, jaka się wylewa. Nie, bo nie. Nieważna jest logika, nieważne argumenty, nieważne Słowo Boże. Nie, bo nie. Bo ona nie może być bez grzechu, bo ona nie może być nieprzyjaciółką, bo ona nie może być Matką Boga. Nie, nie, nie. To jest zatwardzenie się w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo macie otwarcie pokazane, że Duch Święty przychodzi na pozdrowienie Maryi. Nie. Opętanie, diabelstwo, kult diabelski, zwiedzenie. No to udowodnijcie mi na podstawie Słowa Bożego, nawiedzenie świętej Elżbiety, że święta Elżbieta została zwiedzona. No dawać, dawać. Romciu, strzel se najpierw ze trzy numerki, tak, tam w tych numerologiach i później oświeconym numerkami dawaj nagranie. Żeś wczoraj dał, myślałem, że coś tam nagrałeś, żeby się odpowiedzieć, a ty zupełnie o czym innym, tam rozmawiasz o jakimś innym kanale. No to już widać, Romciu, że wysiadłeś i cała reszta protestantów. Maryja jest tą, która góruje prawdą Najświętszej Dziewicy, prawda katolicka o Maryi, góruje jak sokół nad stadem wron protestanckich. Ta prawda rzymskiego, świętego i apostolskiego, Chrystusowego Kościoła Najświętszej Maryi Pannie góruje nad stadem wron, jak sokół. A te sekty to takie paskudne wrony i obrzydliwe kruki. Gdzieś tam siądają po drzewach i po kominach. To i tak jeszcze was zbyt wysoko wyniosłem, bo wy jesteście kretami. No ale jeszcze, jak tego ptaka gadamy, to jesteście stadem wron. Nic nie potraficie merytorycznie pomyśleć, tylko tak zakrakać właśnie jak takie ohydne, czarne wrony.
Ja wam pokazuję tą czerń, waszą bezradność, brak komentarza, brak odpowiedzi, a jak coś bekniecie, no to tak bekniecie, że wychodzi z tego piana. Pozdrawiam. Zaczniemy sobie może trochę, no zobaczymy tu jeszcze na reakcję Romcia i całej reszty protestantów, a jak nie, to sobie przejrzymy trochę koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tam pojawiały się wcześniej wpisy, jak pokazywałem Jezusa Miłosiernego, prawda? Jak możemy ofiarować bóstwo, prawda? Takie pytania. To sobie może powiemy kilka zdań na ten temat, choć wiem, że protestanci się tutaj rozpiszą, roznienawidzą, no ale jak to przysłowie mówi, psy szczekają, karawana jedzie dalej, Kościół rzymskokatolicki dojedzie mimo poszczekiwania psów. Pozdrawiam.